Widzieliście, jak się pośliznął ten? Jacko? Teraz, tak. Pamiętacie Kubę w Gdańsku? I oni nic nie mówią. I on będzie miał spokój, bo co niech nie będzie mógł pominąć. Kuba, trzeba wiedzieć, gdzie się pośliznąć, w którym sektorze boiska, w której minucie. Angażują się nasi w grę, jest Miller, będzie pewnie dośrodkowywał w pole karne. Wawrzyniak przyczajony, poślizgnął się, błąd, niebezpiecznie i jest bramka wyrównująca. Jeden, jedyny błąd Wawrzyniaka i proszę bardzo, Miller i mamy wyrównanie. Coś niesamowitego. Kakao. Coś niesamowitego. W zespole reprezentacji Polski gra piłkarz w 43 minucie się pośliznął i dlatego się nie udało. Słuchajcie, ja już się szykuję, bo słyszałem, że będę w studiu meczowym przed Polska-Niemcy. Czy mi ktoś się wyciągnie? Na pewno słomo. Na pewno będą skróty z ostatnich meczów. Możesz sam siebie przeanalizować, jak chcesz. Ja robię analizę. źle się obraca. Czterech nas było, nikt nie krył. Źle się obraca, nie w tą stronę, ustawiony frontalnie, nie ugiął nóg. Pełna kontrola, przeciwnik ustawiony, natomiast na to nie mamy wpływu.